Witamy po raz trzeci. Zapowiedzieliśmy, że dzisiejsze spotkanie poświęcimy światłu. A zatem rzućmy trochę światła na tematykę światła. Czym jest światło? Jaka jest jego natura? Zaczynamy w strefie głębokiego kosmosu, bo interesują nas naturalne źródła światła, jakimi są gwiazdy. Oczywiście najbardziej interesuje nas nasza gwiazda, Słońce, dzięki któremu mamy światło i ciepło. Są różne gwiazdy, na przykład gwiazda Barnarda, którą możemy zobaczyć, zdecydowanie zimniejsza od naszego Słońca i mniejsza. Ale już na przykład pulsar Kraba, podobny rozmiar jak nasze Słońce, ale już blisko 6 razy cieplejsza niż nasza gwiazda najbliższa. Szczególnie fascynująca dla nas jest prędkość światła. Światło jest falą elektromagnetyczną, której nośnikiem są fotony. Foton to elementarna cząstka, która ma masę zerową. W związku z tym może rozpędzić się do potężnych prędkości, które nie będą możliwe dla cząstek obarczonych masą. No właśnie, bo czy kilometr to dużo? Raczej nie. Ale 1000 kilometrów robi wrażenie już chyba na każdym. A 300 tysięcy kilometrów? No to już jest naprawdę potężna odległość. Prawie tyle jak między Ziemią a Księżycem. A światło pokonuje te blisko 300 tysięcy kilometrów zaledwie w sekundę. To chyba dobry moment, żeby powiedzieć o roku świetlnym. Rok świetlny to takie określenie, które może być trochę zwodnicze, szczególnie przez słowo rok. Rok w tym określeniu wcale nie oznacza czasu. Rok oznacza tutaj odległość. A zatem wiemy, że w ciągu sekundy światło pokonuje w próżni blisko 300 tysięcy kilometrów. Aby obliczyć minutę świetlną, musimy po te 300 tysięcy kilometrów pomnożyć przez 60. Daje nam to ponad 18 milionów kilometrów. No i właśnie, mamy minutę świetlną, czyli teraz mnożymy razy 60 mamy godzinę, razy 24 mamy dzień, razy 365 mamy rok świetlny. Wyobrażacie sobie, ile to jest kilometrów? Za chwilę na tym ekranie będziemy mogli zobaczyć, jakie to są odległości. Najlepiej na jakimś przykładzie. Michale, może jedna z ulubionych mgławic naszych zwiedzających, Koński Łeb. Spójrzmy, odległość od Ziemi 1500 lat świetlnych. Potężna odległość. Możemy to rozumieć także nieco inaczej. Wyobraźmy sobie sytuację, że podróżujemy z prędkością światła. Żeby dostać się w okolice mgławicy Koński Łeb, musielibyśmy i tak z taką wielką prędkością podróżować 1500 ziemskich lat. A wiemy, że jest to niemożliwe, bo posiadamy masę. Niektórzy co prawda jej niedobory, niektórzy nadmiary, ale obiekt mający masę nie rozpędzi się, nie zbliży się nawet do takich prędkości, ze względu na to, że potrzebna byłaby gigantyczna, niewyobrażalna energia, żeby nas do takich prędkości rozpędzić. Zawsze zdziwiać mnie trochę, Michale. Może wróćmy do zdjęć, którymi dysponujemy tutaj, w większości dzięki teleskopowi Hubble'a. To co, może zajrzyjmy jeszcze w inne rejony głębokiego kosmosu. Wielka mgławica w Orionie. Odległość 1344 lata świetlne. To znaczy, że to, co my obserwujemy, zdarzyło się te 1344 lata temu. To światło tak długo do nas podróżowało. Nie wiemy, jak ta mgławica wygląda dzisiaj, w środę. Tak, w dzisiejszą środę kwietniową ona wygląda tak, jak widzimy ją na ekranie. Jak wyglądałaby za jakiś czas? To zależy od tego, czy to światło do nas dotrze, czy też nie. Jeśli nie dotrze, no to znaczy, że w międzyczasie coś stało się z tą mgławicą, zniknęła. No ale dowiemy się tego dopiero, jak to światło do nas doleci. Pewnie nabraliście wątpliwości. Skąd wiemy, jakie to są odległości? Przecież nikt nie poleciał tam z miarką. Ani z zegarkiem, ani z kalendarzem. Na tym stanowisku można dokonać pomiarów, które nas przybliżą do tych autentycznych odległości.
Powstał tu na tym stanowisku wspaniały film, nakręcony przez naszego kolegę Krzysztofa Kępę, który w sposób szczegółowy i dokładny wyjaśnia zasady tych pomiarów. Dlatego zachęcamy do obejrzenia tego filmu. Śledźcie nas na EC1 Online. A czy jest jakiś sposób, żeby będąc tu na Ziemi, zmierzyć, dokonać pomiaru tej prędkości światła, jej szybkości? Przecież gołym okiem nie zauważymy, tak, tych różnic. No, jest takie stanowisko. Można zmierzyć prędkość światła u nas w centrum. Musimy zejść 2 piętra niżej. Zapraszamy. Jesteśmy przy stanowisku pomiar prędkości światła. Jak to działa? Mamy tutaj sztuczne źródło światła, to znaczy laser, i prowadnicę, na której jest w pewnej odległości ustawione lustro. A więc nasze światło podróżuje od lasera do lustra, odbija się i wraca. No i najważniejsza rzecz, mamy super czuły miernik czasu, jaki nam to zajmie. Więc będziemy mieli odległość, będziemy mieli czas, no i zmierzymy wtedy prędkość. Tylko no, musimy wiedzieć, jak daleko od lasera jest lustro. Macieju, jaka tam jest odległość? 13 metrów i 75 centymetrów. Zatem ustawiamy sobie jak najdokładniej te 13 metrów, 75, idealnie. No i sprawdźmy. 274 tysiące kilometrów na sekundę. To jest chyba, no właśnie, z błędem. 8%. No tutaj kwestia dokładności pomiaru, jak dokładnie odczytaliśmy tą odległość, no ale mniej więcej w przybliżeniu mamy tą prędkość, o którą nam chodziło, czyli te blisko 300 tysięcy kilometrów na sekundę. No musimy pamiętać też, że my mierzymy w powietrzu, a nie w próżni. Tak czy inaczej, moi drodzy, dzięki temu stanowisku możecie się upewnić, że światło pędzi z prędkością około 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Będąc w centrum, możecie sami spróbować, może uda wam się dokładniej obliczyć tą odległość. A ponieważ jesteśmy na strefie związanej ogólnie ze światłem, przejdźmy może do innego stanowiska, na którym zobaczymy inne niż laser sztuczne źródło. Co ja tu widzę? Masa skręconych rurek, w nich gaz. Co się stanie, jeżeli podłączę napięcie? Włącz, Michale. Prąd wpływa na jony i wywołuje świecenie. Akurat tutaj mamy neon, gaz szlachetny, który no, jest bardzo dobrze dla nas widoczny. To światło widzialne jest bardzo intensywne, stąd większość takich popularnie nazywanych szyldów na ulicach jakichś barów, restauracji, kawiarni było nazywane neonami. Czuję się prawie jak na łódzkiej Piotrkowskiej, która słynęła kiedyś z neonów. Ale to dawne, dawne czasy. A powiedz, Michale, jak świecą inne gazy? No właśnie, sprawdźmy. Na przykład argon, niebieskie światło, rtęć, wodór, hel, ksenon, mieszanka neon, rtęć. Coś dla fanów Supermana. Krypton, no i kończymy ksenonem. Jesteśmy przy stanowisku kuli plazmowej. Świecenie gazów. Czy my świecenie gazów możemy zobaczyć w naszym codziennym życiu? Możemy, na przykład na zwykłej świetlówce. Powietrze wokół kuli plazmowej jest na tyle naelektryzowane, że nawet nie musimy jej do niczego podłączać. Wystarczy, że zbliżymy i zaczynają świecić. Wygląda zupełnie tak. Dobrze kojarzycie, jak miecze świetne z Gwiezdnych Wojen. No i właśnie, przy kręceniu pierwszych części ten efekt był zastosowany do stworzenia mieczy świetnych. Niech moc będzie z wami. A czy światło można wykorzystać jeszcze w jakiś inny sposób? Może, żeby uruchomić jakieś urządzenie? Sprawdźmy, mamy bardzo fajne stanowisko pokazujące to. Jesteśmy przy stanowisku fotowoltaicznym. Pewnie nikogo z was nie dziwi już widok paneli fotowoltaicznych na dachach polskich domów i w przydomowych ogródkach. Niech was też nie dziwi widok paneli na ścianie Centrum Nauki i Techniki. Panele te przetwarzają energię promieniowania słonecznego
na energię elektryczną. Gromadzimy ją w akumulatorze i dzięki temu nasz pociąg może jeździć jeszcze długo po zachodzie słońca. Przed chwilą widzieliśmy, jak promieniowanie słoneczne napędziło pociąg. Zobaczmy, jak jeszcze można wykorzystać energię świetlną. Jesteśmy na stanowisku, gdzie mamy solarne kararuchy. Na razie śpią, bo mają tu dosyć ciemno. Zobaczcie na ich pancerze. Pancerze tak naprawdę są malutkie panele słoneczne. No i zobaczmy, co się zacznie dziać, gdy je oświetlimy. Kararuchy budzą się. No i podobnie jak przy pociągu, zamieniają tutaj nam światło na elektrykę, która z kolei porusza ich robotycznymi nóżkami. Korzystając, że niestety Centrum Nauki i Techniki jest jedynie puste, myślę, że możemy śmiało wypuścić kararuchy na zewnątrz. Niech one sobie teraz trochę podwiedzają. Cały czas siedzą w tej gablocie. Niech mają coś od życia. Robotyczne kararuchy zwiedzają Centrum Nauki i Techniki. My już na dzisiaj się żegnamy, ale zapraszamy Was w przyszłym tygodniu. Zabierzemy Was na chłodnię kominową. Spróbujemy pokazać Wam całą Łódź, no prawie całą Łódź, bez ruszania się z terenu centrum. Do zobaczenia. Do zobaczenia.